Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Iza Izzy, a to jest, jak widzicie, jak po samym tytule możecie się spowiedziewać, bardzo ciekawy film. Dlaczego? Ponieważ, wiem, ja już tak gubię się trochę w słowach, ale wybaczcie, ponieważ w tym oto materiale chciałabym Wam się pochwalić paroma naprawdę ciekawymi rzeczami. Jak widzicie, udało mi się poprawić jakość obrazu, tak, jakość wideo, bo wcześniej, na moich wcześniejszych filmach była trochę słaba jakość, że ta jakość słaba była, że ten obraz tak, no, był taki trochę rozmyty i w ogóle o Enderman. I to tak, no, trochę, no, niefajnie wyglądało tak. No, nawet jakbyście sobie ustawili w ustawieniach YouTube, w ustawieniach filmu, że na lepszą jakość, no bo ja w sumie teraz, no, zapisuję w sumie w najwyższej, no ale to mniejsza z tym, no jak się da. No dobrze, to jest jedno. Po drugie, udało mi się poprawić jakość dźwięku. Tak, udało mi się właśnie włączyłam w tym w moim programie do nagrywania w tym w OBS-ie taką opcję, żeby szumów nie było. No i w dodatku teraz jestem na słuchawkach, co jest naprawdę dobre, ponieważ jak miałam mikrofon taki zwykły, taki zwykły, na stole, co się ma, to musiałam się nachylać nad nim, jak chciałam coś powiedzieć i to mnie tak, no, trochę wkurzało, a teraz, no, nie mam z tym problemów i nie mam z tym w ogóle problemu, więc mogę teraz tak gadać sobie, no, do woli, tak, bez nachylania się. Jeszcze mam nowy program do montażu, Kden Live, tak? I właśnie, bo wcześniej mój poprzedni filmik, jeżeli oglądaliście, to mogliście zauważyć, że tam był taki znak wodny i to tam w tym Movie Makerze robiłam i no i to strasznie, no i to na pewno wielu z Was wkurzało, no oczywiście niestety on jest płatny, ten program, więc niestety ja nie wiem, jak się tam płaci i tak w ogóle. I tak w ogóle, no, trochę kiepsko, więc pobrałam sobie tego Candle Live'a, no wiem. No, kolega mi polecił pod ostatnim filmem i no tak. No i jeszcze, no wiem, że on jest tam trochę trudniejszy w obsłudze, ale chociaż chociaż nie ma tego znaku wodnego, więc no. Więc trzeba się tym cieszyć. Dobrze, no to kolejna rzecz, czyli ostatnio, czyli no dosyć chyba taka najciekawsza rzecz właśnie w tym filmie. Ostatnio właśnie zrobiłam nowe rysunki, tak? Szczerze mówiąc, nie rysowałam dość długo i w ogóle tak trochę wyszłam z wprawy, ale tak z nudów sobie trochę coś zrobiłam. Oto pierwszy rysunek. Jak widzicie, to jest moja postać, czyli Iza Izzy, tak. Próbowałam odwzorować swojego skina z Minecrafta, tego, co mam aktualnie, no i w sumie trochę mi się udało.
No wiem, to jest taki trochę styl anime, wiem, dużo oczu i tutaj trzyma diamentowy miecz z Minecrafta i to jest, no to jest jeden. Drugi rysunek, czyli ten, no taki już bardziej przyjemny dla oka i też taki bardziej wesoły, to jest taki, o, widzicie, jak widać, to jest znowu moja postać, tak, tym razem tak widok 3/4 i ma wystawiony palec, tak wystawioną rękę, że wskazującym palcem tak niby pokazuje na widza i tak ma usta otwarte, jakby coś mówiła, tak jakby mówiła do widzów, tak, do was właśnie. No naprawdę fajnie to wygląda. No i jeszcze trzeci rysunek, czyli taki najbardziej ciekawy, a dlaczego to i taki najbardziej specjalny oczywiście, to dlaczego zaś się dowiecie? Tadam! Chyba myśleliście, że to będzie coś o wiele bardziej skomplikowanego i w ogóle takiego bardziej ładnego. No ale niestety, no wiem, mogliście się trochę rozczarować, ale nie do końca, ponieważ tak naprawdę to jest, to z tego będzie moje logo. Tak. Oczywiście ono będzie w wersji cyfrowej, tak. To jest tylko taka wersja demonstracyjna, żeby pokazać, jak to by tak mniej więcej mogło wyglądać. No i właśnie, a skoro jestem już w temacie loga, to od razu może powiem o intrze właśnie do mojej serii 1.20 Minecraft 1.20 Season. Moje intro będzie wyglądało tak, że właśnie na tym świecie to będę patrzeć na początku w tamtą stronę i powoli tak jakby patrzeć się w tamtą stronę, czyli na ten biom wiśniowy i będzie pokazywane właśnie to logo z napisem Minecraft 1.20 Season. No i właśnie to jest to. No i dobra, no to w sumie ostatnia rzecz, która mi została, to właśnie mam taki mały dylemat, ponieważ zapewne ci, którzy interesują się Minecraftem, wiedzą, że została wydana najnowsza wersja Minecrafta 1.20.1 i właśnie tak się zastanawiam, czy by nagrywać na tej starszej, czyli Minecraft 1.20, czy na tej najnowszej. I oczywiście powiem to, co ja sądzę. Oczywiście wolałabym na tej starszej, ponieważ jeśli to ma być Minecraft 1.20 Season, to właśnie niech będzie na tym 1.20. No i tyle. No w sumie. No ale później mogę zrobić taką aktualizację, że na przykład będę tam w połowie serii, na przykład jakiś specjal bym chciała zrobić czy coś. No ale to już taki inny temat. No dobrze. No dobra, moi drodzy. Chyba już wszystko powiedziałam w tym filmie. W takim razie komentujcie, subskrybujcie i niczego nie żałujcie. Mówi do was Iza Easy. Tak. No, a jeszcze chciałam dodać, tak, taki PS mały mój, ponieważ ja a propos. Tak, zapomniałam. A propos tego intra, bo ja tak się zastanawiałam, czy tego nie robić na shaderach. No, w sumie, ale zrobię to w taki sposób, że
zrobię parę wersji tego intra i następnie zrobię film, gdzie będą pokazywane tak wszystkie i po kolei, i wy zagłosujecie właśnie na te najlepsze według was, i to, które wygra, to będzie właśnie w mojej serii. O, Creeper. No dobrze, to chyba już wszystko powiedziałam. No, jeszcze raz wszystkiego dobrego. W takim razie, cześć.